Sprzedajemy nasz dom w Bieszczadach. Jak wiecie, kupiliśmy ten dom 3 lata temu i przeprowadziliśmy jego całkowitą metamorfozę. Wyremontowaliśmy go wewnątrz, na zewnątrz, tak naprawdę przygotowaliśmy pod wszystkie nasze cele, czyli obozy, warsztaty Fit Lovers. Natomiast mimo to wydaje się, że skorzysta na tym ktoś inny. I teraz pewnie spytacie się, co? Czemu sprzedajecie? I odpowiedź jest w sumie prosta. Zrywamy. Nie no, żart. Zaraz wam wszystko powiemy, spokojnie. Ale zanim, spójrzcie na ten przepiękny dom, położony w sercu Bieszczad. Dzikiej natury, zwierząt, odgłosu ptaków i ciszy. Całość położona jest na działce o wielkości około 0,5 hektara, na której znajduje się fajna przestrzeń z miejscem do zrobienia ogniska czy grilla. I taki leśny stworek. Nie no, żartuję. Domek. My mieliśmy jeszcze taki pomysł, żeby postawić tutaj więcej domków tego typu, bo jednak ta działka jest spora, więc jest tu taki potencjał. Na przykład tu i tu. Natomiast nasz główny dom to ponad 400 metrów kwadratowych. I tutaj aktualnie, moi drodzy, prowadzimy nasz dom gościnny i taka mała pochwałka, że na Bookingu cieszy się odznaczeniem znakomity. Także flex. W całym domu, w każdym pokoju postawiliśmy na wysokiej jakości sprzęt i umeblowanie, jednocześnie utrzymując wszystko w stylu bieszczadzkim. Tak, wiecie, żeby był klimacik. A najlepsze jest to, że z pomocą miejscowych artystów udało nam się zadbać o każdy, nawet taki najmniejszy detal. Surowe, wypiaskowane, po prostu natura sama w sobie. I mamy jeszcze sofę od Kuby Wojewódzkiego. Tak, Mateusz, potwierdzasz? Tak, potwierdzam. Tym domem głównie zajmuje się moja siostra i taki też był nasz biznesplan, żeby ona to ogarniała w 90%, ponieważ tutaj... To był jej pomysł. I naprawdę, ja bym na to nie wpadła. Natomiast ma dwójkę wspaniałych córeczek, które bardzo kochamy, no i te córeczki dorosły, więc teraz jest moment, że zaraz idą do szkoły i trzeba myśleć o ich przyszłości. I moja siostra zdecydowała, że chce się wyprowadzić do większego miasta, żeby no naturalnie dać im więcej możliwości ze szkołą, z zajęciami pozalekcyjnymi. My to rozumiemy i też przez jakiś czas jeszcze próbowaliśmy coś wymyślić, przedsięwziąć, natomiast wiemy, że bez niej to nie będzie szło po takiej naszej myśli. Nie ma sensu, bo nasz biznes, nasze życie też skupia się wokół Warszawy. To miejsce jest dobre dla osób, które właśnie chcą uciec z miasta i zacząć sobie na przykład biznes tutaj, już tak na spokojnie, a my mamy tam wszystko, tam plany, więc... Tak jak wam mówiłam, my tu chcieliśmy prowadzić obozy, ale według mnie to miejsce sprawdziłoby się również przy takiej działalności jak na przykład powstające ośrodki uzależnień właśnie od internetu, od telefonu. Czy... Telefonu to ty byś mogła tu przyjechać. Też czasem bym skorzystała, zaproście mnie. Też się zastanawiałam na przykład nad taką działalnością jak organizacja wesel czy przyjęć, bo ten ogród jest tutaj ogromny, są od razu pokoje, na dole jest salka. Czy ty powiedziałaś wesel? To też moglibyśmy przyjechać. Też może skorzystamy. Także fajnie by było. I jeszcze mój jeden pomysł, ale to też taki właśnie warsztatowy, warsztaty medytacji, rozwoju duchowego czy artystycznego, też dosyć takie właśnie popularne teraz tematy. No generalnie my chcielibyśmy, żeby to miejsce przejęła jakaś osoba z pasją, z inicjatywą, z duchem, żeby ono tak rosło w siłę. Tu jest dużo pozytywnej energii, zieleni, są piękne drzewa, no po prostu wszystko jest takie, my też ładowaliśmy dużo serca w ten remont i no aż mnie dreszcze przechodzą. Chcielibyśmy, żeby to przejęła taka osoba, która zrobi tutaj coś pięknego. Więc jeśli znacie taką osobę, to koniecznie udostępnijcie jej ten filmik. A może wy jesteście taką osobą? Z wizją, z misją, to jak najbardziej możecie też na nas liczyć. Pomożemy wam w jakimkolwiek biznesie będziecie chcieli tutaj robić. Nie, czekaj, cofam. Na pewno nie w każdym, bo jak ktoś by chciał to jakiś... Nie w każdym, cofam, nie każdym. My zrozumieliśmy, że nie możemy mieć wszystkiego. Nie? Nie chce mi dać buzi. Więc jak ktoś kiedyś mądry powiedział... Noga w górę i do przodu, ale teraz to nie, to chyba w Bieszczady. Ej, a ile taka przyjemność? Cena zdjęcia i wszystkie szczegóły oczywiście w opisie. To jest niesamowite, przepięknie tu jest.